Dzień dobry, witam Was z kokpitu Embraera 170. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o instalacji przeciwpożarowej w samolocie. Może się tak zdarzyć, że na pokładzie samolotu wybuchnie pożar. Jeżeli dojdzie do tego w kabinie pasażerskiej, użyjemy niezbyt ekscytujących gaśnic ręcznych, których jest kilka na pokładzie, właśnie w kabinie pasażerskiej. Dostęp do nich mają stewardesy, kiedy trzeba ich użyć. Wiedzą, gdzie je znaleźć, wiedzą, jak ich użyć. Jeżeli dojdzie do pożaru w bagażniku przednim bądź tylnym, tutaj sytuacja wygląda już trochę inaczej. Mamy dwie gaśnice, to są takie kuliste zbiorniki z gazem pod ciśnieniem. W zależności od tego, który bagażnik chcemy gasić, na panelu instalacji przeciwpożarowej wciskamy przycisk. W zależności od tego, co dalej będzie się działo, gaśnica będzie się opróżniała w odpowiedni sposób. Jeżeli dojdzie do pożaru silnika, tutaj mamy dwa panele, tak zwane firełapki. To jest firełapka numer 1 dla silnika lewego, czyli numer 1, firełapka prawa numer 2 dla silnika numer 2. Ich otwarcie, boję się to zrobić, nie zrobię tego, ich otwarcie powoduje tylko gotowość do zadziałania gaśnic. I tak jak jest to napisane, jeżeli przekręcimy w lewo, uruchomimy pierwszą gaśnicę. I tak wygląda procedura. Uruchamiamy pierwszą gaśnicę. Patrzymy, czy pożar został zażegnany. Jeżeli nie, możemy przekręcić w drugą stronę. Wtedy uruchomiona zostanie druga gaśnica. Problem jest taki, że mamy te dwie gaśnice. Jeżeli użyjemy ich na jednym silniku, to niestety już nie użyjemy ich na drugim silniku, ale jakoś zostało to tak pomyślane i założenie jest takie, że dwa silniki naraz nie będą się paliły. Oczywiście, jak większość systemów w samolocie, również i ten jest poddawany testom. Jest tutaj na tym panelu, na którym możemy obsługiwać gaśnicę pierwszego, przedniego bagażnika tylnego i APU. Mamy przycisk test, jeżeli go wcisnę, zaświecą się wszystkie lampki kontrolne na panelach instalacji przeciwpożarowej. Wyświetlą się komunikaty testowe o pożarach we wszystkich możliwych miejscach samolotu. Włączy się sygnał dźwiękowy i zaświeci się ten przycisk warning. Jeżeli wszystkie z nich się zaświecą, możemy dalej eksploatować samolot. Każdy taki test wykonuje się przed uruchomieniem żad APU. Jest to czynność, którą wykonują mechanicy, kiedy mają wykonać jakieś testy albo trzeba samolot schłodzić, podgrzać lub też coś przetestować, albo po prostu potrzebujemy zasilania, nie mamy dostępu do zasilania z ziemi, czyli nie ma ani agregatu, ani podłączenia z rękawa. Gaśnice dwie znajdują się w centralnym luku awionicznym, a dwie pod owiewką skrzydło kadłub za centropłatem. Nie polecam uruchamiania gaśnic, a uwaga, można je uruchomić nawet jeżeli samolot będzie wyłączony. Czyli jeżeli wejdziecie do samolotu, który wydaje się uśpiony, to nadal instalacja przeciwpożarowa działa. Pironaboje w gaśnicach zasilane są z tak zwanej gorącej szyny akumulatora, więc jeżeli samolot nawet nie jest pod czyjąś opieką, ale ktoś z obsługi naziemnej zobaczy, że w samolocie wybuchł pożar, na przykład w bagażniku, bo z bagażnika leci dym, to nie musi nic włączać, nie musi na nic czekać, wchodzi, wciska przycisk, przedni bagażnik i w tym momencie uruchamiają się gaśnice w przednim bagażniku. To tyle, jeżeli chodzi o instalację przeciwpożarową. Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie świadkami jej użycia, poza oczywiście testami. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych bądź innych instalacji w samolocie, zadawajcie je w komentarzach. To wszystko, dziękuję, do widzenia.